Tutaj halo. O, idzie, idzie. Idzie ziomek, patrz. O nie, to jest za choinkę. Słodkie, jak ktoś tak gra. Z tobą, jest za tobą! Powiedział. No nie. Co to się stało? Nie, nie, nie. Nie wierzę, że takie rzeczy się udają. To jest niemożliwe. Ty tam. Jedzi? No bo ja mam straszną pierdziawę dzisiaj, no. To nie pierdziawa, to śmierdzi jak jakaś sraczka. No bo ja mam sraczkę. Ja już się ze 4 razy srałem. Ty się podcierasz, czy ty się nie podcierasz? Nawet wziąłem prysznic po ostatniej sraczce, bo taka była mocna, że już... No nie. Nawet na 4 zginąłem, papier i tak, kurde, przesiąkało. To ty gadasz o tym. Gościa mam na 305. Gdzieś podlatuje. Gość dwóch. Jeden się podjeżdża się chyba, nie wiem. Co? Jaka ta gra jest popierdzielona czasem. Ja nie mam pytań. Ja nie słyszę. Jak się wróci, to do góry lecimy. Rozwalamy drzewo, i dawaj. Nie, to weź, dobra. Pomyśl, że kumpel. Pesach miał też. Też miał. Co? Też miał. Też paka. Co tam? Ta. Jeszcze to klaskanie do tego tańca. Ja pierdzielę. Do rytmu. Nie, nie wierzę. Pięknie. Bez duełu, proszę państwa. O, o! Ty spadłem na gości! To jest gość! Oj. O! O! Wuch, Rolls! Co to było? Nie wierzę. Jeszcze ta ściana. O Jezu. Pani, nie? Ten gościu w nerwę, nawet nie wychyli na mnie. Nawet na pół sekundy. Zajebiście. Zajebiście. Co za głupia gra w ogóle, no. Dwóch gości kotabani w domku i nie ma dupy. Jeden gościu siedzi i kampi za jakimś, na jakiejś rampie. Jeszcze jeden gościu na czerwonym się wceluje we mnie i ja nie wiem. Woliłem też. A kumpel poleciał i sobie wypadłem.